Cześć, siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku M-Creek, odcinek kolejny. W poprzednim odcinku z M-Creeka było siewy, rzepaku i wałowanie. No to w dzisiejszym odcinku zrobimy wałowanie. W dzisiejszym odcinku zrobimy sobie siewy nowym nabytkiem. Dzisiaj jest. Musimy sprzedać 100 tysięcy. No dobra. Nie naprawiałem go, bo nie wiem, czy by więcej dostał. Ale żeby kupić nowy ciągnik. Bo wiadomo, że jeden sprzedałem, to muszę mieć drugi, taki sam. Czekaj, co ja mam dalej? Jest tutaj coś takiego jak kredyt? Nie ma. Myślałem, że jest bankomat. Ale chyba nie ma, więc kliknę sobie tak po prostu i zrobię sobie kredyt. Musimy mieć 260 tysięcy na ten nabytek. O, 270 wziąłem, żeby po prostu, jak będzie przewijany czas, żeby miał kasę, tak. A kupujemy nowiuśką. A, co już mówię? Tutaj. Kupujemy nowiuśką Valtre Q-Series. Ona wczoraj do farminga została dodana. Wczoraj, w sensie 6 września, jak ja to nagrywam, bo dzisiaj jest 7 września. Godzina 14:10, tak. Dobra, i ustawienia kół, szerokie gumy oczywiście. Konfiguracja dachu standardowa, no bo ta mi się nie podoba, jest brzydka, nie podoba mi się. Okno panoramiczne sobie zostawię, no bo z drzwiami się, nie chcę drzwi, po prostu chcę mieć okno. Nie wiem do czego to służy, dlatego dam sobie duże. Nie mogę tego ogarnąć jeszcze, co to jest. Wnętrze pierwszy wzór, bo drugi jest taki przyciemnawy trochę. Może kiedyś zmienię, zobaczę. Oczywiście silnik Q305 koni. I kolor podstawowy taki. I rejestracja. Czemu to tu przeskakuje? Nie lubię tych tablic. No dobra. Tak jak zawsze było, by... To jest 0? Nie, to jest 0 to. Wronek 5-5-5. Umiejscowanie z przodu i z tyłu. No i najwyżej z przodu sobie ściągnę, zobaczę. Srebrna? Średnia to srebrna. Czerwona, dobra. Ok. Albo wiecie co? Jednak dam sobie tylko z tyłu. Bo z przodu na tym tutaj mi nie podoba się. Dobra, kup. Kupujemy za 250 tysięcy. Jeszcze obciążnik jakiś sobie walniemy. Ostatnio miałem Twinkela do niego. Bo sobie testowałem oczywiście przed odcinkiem to Valtre, zobaczyć. Albo tego Twinkela sobie zapierdzielę, bo wtedy miałem tego 1500, a teraz sobie zawalę te 2500, bo jest ładniejszy. Jest bardziej prosty, bo tamten jest taki... Tego miałem Twinkela, ale jednak... Wały musimy wziąć na gospodarstwo. Ta trochę zajebista, podoba mi się. To jest nowytka Valtre Q-Series. Najnowsza, jaka jest dostępna na rynku. Oczywiście koni 305. Bo to jest... Bo ja czytałem o tej Valtre. W sensie oglądałem film. Bo nawet nie wiedziałem, że taka Valtre będzie. Tylko dwa dni temu chyba... Chyba w poniedziałek. Byłem na Facebooku, sobie przeglądałem i Anton na filmie wyskoczył. Nowa Valtre Q-Serie za darmo, czy coś takiego mi wyskoczyło. Że nowa Valtre za darmo, czy coś, DLC Valtre za darmo, coś takiego. Dodaję 4 Valtre, serie A, N, T i Q. Oczywiście bez tego I, bo wiadomo, nie? A, N, T, Q. Tak, tak. Po prostu dodaję te Valtre 3, co były w 19. Te 3 Valtre, co były w 19 i oczywiście ta nowa.
to pewnie tam trochę środek przerobili, ale nie wiem, nawet nie sprawdzałem taki tamtych Walter. Po prostu wiem, że są w sklepie, bo sprawdzałem. Dobra, wały sobie tutaj wciśniemy. Twinkle'a odczepiłem, a nie wały. No i bierzemy ciemniki, jedziemy siać. Nową, nowiuśką Walterką. Zobaczymy, jakie ładne ujęcia zrobimy. Pszenica, pszenica. Kamienie, to są panie, no Waltra, po kamieniach jedziesz. Musiałem sobie licznik wyzerować. Oczywiście jedziemy na pole numer 53 pierw. Nie wiem, posiedzę to tak z pół odcinka do tak do 14:35. A potem pojedziemy sobie na nawozy na rzepak. Pojedziemy. Dobra, już więcej go nie zrobiłem. Już więcej go nie zrobiłem. Już więcej go nie zrobiłem. Dobrze, tu żądier stoi. Nie przespałem się jednego dnia. Zapomniałem. Zapomniałem. Ale to dobrze, że się nie przespałem, bo... To dobrze, że się nie przespałem, bo przynajmniej... Ten. Co? Mniej godzin... Jeden dzień krócej był McCormick u mnie, o tak. Jakby dzień przeskoczył, to wiadomo, że od razu tańszy by był. No i patrzcie, jak to zarąbiście wygląda ta Waltra, nie? A zrobię... A nie, mam tu F11, zapomniałem dodać tego moda. Zapomniałem dodać. W sensie F11, no ja to tak nazywam, Vehicle Controlatum zapomniałem dodać. Musiałem sobie HUD wyłączyć. Ale zapomniałem. Nie wiem, podała mi się ta Waltra bardzo. Wrzesień, 8 rano. Z kabiny też zarąbista wygląda. O, teraz na tym oświetleniu to jeszcze zarąbiście to wygląda, nie? $18 na jeden przejazd. Okej. Okay. No ładne, sobie tu raz dwa poprzeczniaki. No, będzie czas, to coś się zwałuje. Po odcinku będą się wałować, ale... Ale nie chcę kolejnego odcinka z wałami robić, no bo wiadomo, w poprzednim odcinku wałowałem. No i dobra. Nowa Waltra Q. Podoba mi się ten wysiadacz po prawej. Zakres D mam włączony. Czy zakres D? Jak tu fajnie widać, jak to przeskakuje. Od tego to ja nie wiedziałem. Zajebiście to wygląda. Widzicie? No, bo ja tą Waltrą nie jeździłem w środku. Ja tylko jak kupiłem, to sobie wsiadłem na chwilę. Zobaczyć, jak ma w środku. A tego jak ruszałem, to nie zwróciłem na to uwagi nawet. Że tam jest taki ciągniczek i jest pokazane światełko. W sensie, jakbym miał kursor, to bym pokazał, ale nie mogę. A w sumie mam kursor, o, tutaj. Czekaj, a widać to na OBS-ie? Nie widać jego. Raczej nie widać, ale ja mam kursor tego. Mam kursor z farmingu z tego względu, że mam moc Proceeda, tak? I muszę kliknąć sobie kółko. Kółko, no scrolla. Muszę wcisnąć kółko. No, znaczy, to tak, wiecie, potocznie się nazywa kółko, ale tak naprawdę to jest ten scroll. Ale każdy wie, o co chodzi. No, muszę to wcisnąć, żeby mieć po prostu kursor, żeby sobie zmieniać tutaj. Żeby sobie tutaj w tym modzie zmieniać przez ścieżki. Ile metrów, wiadomo. No, zresztą, kto miał Proceeda, to wie, o co chodzi. Ktoś już o 19, to na tej samej zasadzie to było.
Tylko, że tam nie było pod scrollem włączanie kursora, tylko tam było pod... O, nie pamiętam pod czym. Pod altem chyba? Chyba pod altem, ale nie jestem pewien. Nie pamiętam. Oczywiście na GPS-ku siejemy. Już mamy prawie hektar zasiany. Pojedziemy sobie dużym McCormickiem na wieść. Dużym McCormickiem pojedziemy sobie z... Z czym? Z nawozem. Damy sobie dawkę. Szerokość na 47 metrów, to raz, dwa będzie robotka szła. A tutaj siejemy sobie pszenicę ładnie. Zarobi sobie ta waltra, spodobam się. Miałem tutaj John Deere inwestować. Spokojnie, John Deere się pojawi. Mały John Deere zostanie. Masę ja sprzedam. Bo 7,80 musi zostać. Małego Masę ja sprzedam. Znaczy małego, no z tego 190 koni, tego starego. I kupię sobie John Deere'a 7. 7R 2020. Kupię sobie 7R. No bo mam sprzęt do niego. No w sumie jakby nie patrzeć, to ta Valtra McCormick to jest jeden pies. Bo mają tyle samo koni. McCormick ma tylko 5 koni więcej. MC Cornick ma 5 koni więcej, więc... Juchu, tu ma fajne przyspieszenie. Czyli ja się z GPS-em bawiłem, tego co widać. I troszeczkę się rozjechało. Znaczy, bo to jest przesunięcie na narzędzia, tylko nie... Nie wiem dlaczego. Zero tu ma być. Ciekawe, czy jak dam 8.3, to nawigacja ogarnie to. Czy to nie jest za duży przeskok? Nie, no zarąbiście idzie się. To walka zaczyna fajnie brzmi, tak? Trochę inaczej. Oj, on taki strój ubrany. Nawet nie wiedziałem. Ale dobra, tam farber nie jest ważny. No, 8.3 widzę, że idealnie jest. Tak jak na szerokość silnika. Widzę, że tym zestawem, jakbym siał jakieś fajne, duże pole, to piszę, że 27 hektarów jest sobie w godzinę w stanie zaciągnąć. Chociaż nie wiem, czy to jest prawda, ale... Ale okej. Okay. No wiedziałem, że to jest Żyd, bo to było nierówno wjechane do tego. Tego się spodziewałem, tego. Nie, ta Valtra to będzie chyba moim drugim ulubionym ciągnikiem zaraz po John Deere'ach. Bo wiadomo, że John Deere'y wygrywają, ale ta Valtra jest kozacka. Ta Valtra jest kozacka, tak mi się podoba ona. Wiecie, jak to wyszło z tą Valtrą? Dlaczego ją kupiłem? Byłem sobie ją przed odcinkiem testować, no właśnie, sobie sprawdzić, jak ona wygląda. Mówię, o, zajebiście wygląda. Patrzę, że koni ma nawet fest. I w miarę tanie, no bo 250 tysięcy tylko za nią wydałem. Trochę zaciągłem kredytem, no bo trochę lipę zrobiłem, że teraz ją kupiłem. No ale patrzę, że jest dużo dosiania. To myślałem, że lepszej roboty nie będzie, żeby kupić ten siewnik. Lepszej okazji nie będzie, zanim żebym kupił tę Valtrę.
Mogłbym ją pożniwa kupić, ale to wiadomo, to ona już nie była taka nowa. A ona jest drugi dzień farmingu dopiero, bo wczoraj była aktualizacja. Chociaż na Steamie pisze, że dzisiaj, ale może i dzisiaj była, nie wiem. Ale mi się zdaje, że Anton mówił, że 6. Mi się zdaje, że 6 on mówił. Albo dziś rano była aktualizacja, nie wiem. Nie wiem, bo ja wstałem, Steama odpaliłem. Oczywiście tyle internetu nie miałem. Nie wiem dlaczego. Coś chyba u mojego dostawcy siadło. I przez... No, można powiedzieć, że cały dzień nie miałem internetu. Bo wczoraj, czyli wtorek od... Byłem o 17 w domu, no to już nie było internetu. A nie wiem jak wcześniej, bo wcześniej mnie nie było w domu, bo byłem w robocie. Nie wiem, na którym padł ten internet, a dopiero go włączyli o 12, po 12 coś dzisiaj. Więc aktualizację całą 700 mega, 730 mega dokładnie. Musiałem pobrać z telefonu. W sensie na komputerze, ale internetu z telefonu, o to chodzi. Trochę to trwało, zanim się to poprało, ale wiadomo. No i teraz wróciłem. Nie wiem, na kiedy ten dziennik jest tak naprawdę, ale wiem, że coś grubo po 10 grubo. Ej, czekaj. YouTube Studio. Przecież mam YouTube Studio na telefonie, to ja sobie wejdę na YouTube i zaraz wam powiem. Panel. Panel, poproszę. A, to jest panel. Uj, czekaj. Czekaj, jak to wychodzi. 9 września jest ten odcinek. Ten poprzedni, 24. I tak, 11 września to jest Hot Bellerin. 13. Czyli to jest 15 września się widzimy. 15 września ten odcinek jest. No, czyli można powiedzieć, że 10 dni ta Waltra jest. 9. 9 dni ta Waltra już jest. Farmingu. O, to fajnie chodzi. Już mi się podoba ta Waltra. Po sobie zrobię poprzeczek i zaraz będę tak siać. Już nie takiej zawsze. Powiem wam, zasieję to pole, te pole i spierdzielam na rozsiewacz, bo tu już będzie ten czas, a te dwa małe pola przed gospodarstwem, czyli 46 i 5, pole numer 45 i 46 sobie zasieję poza odcinkiem, sobie je zwałuję ładnie na wiozę. Zdamy radę. Finka robi robot. Bardzo ładna Waltra, podoba mi się. Oświetlenia jeszcze nie sprawdzałem. W sensie tak w nocy nie sprawdzałem, bo w dzień to sobie tak mniej więcej sprawdziłem, jak to wygląda. Wygląda to nawet spoko. Nie wiem, jak to w nocy świeci. Nie, no, naprawdę nie wiem, bo nie sprawdzają. Ale jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby to sprawdzić. No, jak widzieliście w konfiguracji tej Waltry, można sobie tą szybę wywalić. I może sobie tutaj drugie drzwi wstawić. Powiem wam, tak średnio mi się ta Waltra podobała z tymi drzwiami tutaj bocznymi, dlatego wolałem tą dużą panoramiczną szybę. No bo jakoś tak, powiem wam, że Waltra mi nie pasuje z dwoma drzwiami, bo zawsze miała tą szybę tutaj taką dużą panoramiczną. Taką dużą, przez wszystko widać. Więc jakoś tak, powiem wam, z przyzwyczajenia do tej Waltry.
Do starych Waltero może tak, bardziej. Po prostu nie założyłem sobie tych drugich drzwi, no bo nie podobałam się. Znaczy, no tylko to są, nie był ten słupek dołożony tutaj. Bo wiadomo, żeby drzwi, to słupek musi być, tak? No ale to już nie wyglądało tak samo. Te guziczki się fajnie tutaj poświetlają. Teraz jest jasno, to akurat tego tak, to średnio tak widać, ale... Ale musicie mi uwierzyć na pewno. Kto ma Farminga 22, to niech sobie sprawdzi. Tą Waltrę, ja ją bardzo polecam, tą Waltrę, bo jest bardzo ładna. Mocy też ma dużo, bo 305 koni, więc... Więc czego chcesz więcej? No 15 września, czyli co to jest za dzień? Okej, Google. 15 września, co to jest za dzień? 15 września to czwartek. A to czwartek jest, dobra. No tak, w sumie logicznie, że jak czwartek, to 8 dni zostało, tak? Powiem wam, że jestem zadowolony, bo ten odcinek z Siewów, nowego nabytku. Z nowego nabytku z... Dobra, chuj tam, nikt pewnie nie oglądał już, ale trudno, powiem to. Jestem bardzo zadowolony z odcinku z Mazowieckiej Polany. Ja sobie wczoraj nie przeglądałem YouTube'a. W sensie... Jak byłem w robocie, tylko jak sobie przyszedłem, tak, czyli gdzieś 18 albo 19 sobie odpaliłem YouTube'a. Mówię, o 19 chyba było, bo komentarze musiałem przeczytać. Znaczy, byłoby komentarze, więc trzeba było przeczytać je, tak? Ja sobie wchodzę, patrzę, 90 wysiedleń, nie? 93 to dokładnie było. Ten sobie coś obejrzałem? Nie, czy jak to było? Odpowiedziałem te komentarze, sprawdziłem sobie YouTube'a sobie przejrzałem, mój kanał, tam sobie przejrzałem i 5 minut później nagle już było 100 wysiedleń, nie? A było 10 godzin od publikacji, 10 godzin, czyli 10 godzin to była 20, No a teraz patrzę, jest 100, czekaj, YouTube, gdzie teraz jest? 142. Agropomorze też ładnie pozamiatało, bo 85 wyświetleń na chwilę obecną, czyli na dzień 7 września, godzinę 14.34. Właśnie te też ładnie. Trochę słabiej, ale też ładnie, bo 40 wyświetleń, więc... Myślałem, że będzie gorzej po tym powrocie, szczerze mówiąc, ale widzę, że jest na razie zajebiście. Felsbrun 37, to też... Ale Felsbrun się dopiero wczoraj bujnął, tak naprawdę. Bo pierwszego dnia po publikacji było... Pierwszego dnia po publikacji było chyba 15? Więc mówię... Było 15, to tak mówię, tak słabo siadł ten Felsbrun. A wczoraj patrzę, wstaję. Znaczy wczoraj o 20 patrzę i już 25 było, nie? A na wieczór było 22, chyba 34 już, a jest 37 teraz. To bardziej mnie ten Ellen Grant zasmucił, ten co był wczoraj, dzisiaj wrzucony. Dzisiaj, czyli 7 września. Bo jest do wysiedlenia. Więc Ellen Grant mnie zasmucił bardzo. Ale zobaczymy, jak to będzie. No ja powinienem w treści. Czekaj, bo statystyki, żebym kliknął przez przykład. Nie chcę tym przejechać. Dosiejemy raz, dwa topole i spierdzielamy na nawozy. Nawozy będą szybkie, no bo spoza kabiny już będziemy jeździć sobie.
O 13:10 wyszedł film doszło. O 13 wyszło, doszło 10 wyszedł film. A czekaj, ostatnie 60 minut? Dwa wyświetlenia doszły. Czyli ktoś obejrzał raz Mazowiecką Polanę i raz z trzech, odcinek z trzech. Ten 15, numerek 15. No ja sobie tak lubię, wiesz, też na YouTube'a, sobie zobaczyć, co tam się dzieje i sprawdzić sobie statystyki. Bowita pobrałem za YouTube Studio wczoraj, które ważyło 16 mega, no to... To tak, wita, fajnie sobie popatrzeć, nie? O, publi... Czekaj, do sprawdzenia są jakieś montaże? Chłopcu ma moje zdjęcie, ty. Moją ósemkę. W sensie moją ósemkę. Moje zdjęcie z 8R, które ja robiłem. No jak, ty przecież to moje zdjęcie jest. Muszę sobie później ten kanał zobaczyć. Czy to jest ten człowiek, o którym myślę, czy to nie jest ten człowiek? Czekaj, może bym kliknął coś jakieś. Coś bym kliknął, nawet nie wiem co. Coś bym kliknął, a nawet nie wiem co. Czekaj, komentarze. Dużym brzydę zarobił? Nie wiem jak. A może bym zjechał, dobra, bo się zapatrzyłem w telefon. Dobra. Tutaj robimy poprzecznik na tym klinie i ogień. Właściwie to nie wiem, czy się do końca. Bo wtedy nie będę miał miejsca na miniaturkę. A bo dobra, miniaturkę sobie przed tym zrobię. Tylko tam trochę średnio jest widok. Cyk. Fajnie to wygląda. W tą albo w drugą. Nie wiem, zobaczę jeszcze. Dobra, na razie zostawię tutaj go. Bo zasiałem ile? Patrz, nawet nie patrzyłem, ile zasiałem. 3,5 hektara. Także się skupił na tym, na tej walce, na tym gadaniu, że... nawet tego nie zgasił MC Kornika. Więc ciekawy. Szczerze wysiadł, no super. X. Widzę, że Kornikiem na 8,4 jeździłem. Ale 8,4 to tak... No tak już, tak dosłownie na styk to było. Jak już była górka... Zresztą to już mówiłem w poprzednim odcinku, jak... Były się wyewałowanie, jak chciałem rzepak na tamtym 72. To już o tym mówiłem, że jak na te 8.4 jest, jak jest już górka, jest pochyłość, no to już robisz omijaka. Już nie będę się tych Żydów czepiał, no bo... Tutaj? Czy dalej?
No, powiem tak, że no tak prawie trafiłem, nie? Jest 42 metry, jest. Zrobimy sobie szybko nawóz. No, zrobię sobie szybki nawóz. Zobaczymy, ile mamy minut odcinka. 30 akurat. No, to zrobimy sobie szybki nawóz. Nie wrzucę tego odcinka już dzisiaj. Nie zdążę. W sensie ja sobie go wrzucę dzisiaj, ale po prostu przed moim wyjazdem nie zdążę, więc jutro w czwartek sobie go wrzucę. Czy albo dzisiaj w sumie. W sumie dzisiaj wieczorem jeszcze na kompie będę pewnie siedział, a wręcz 3 razy to jest więcej niż pewne. Więc tak gdzieś o 18, 19. Bo on tu dużo nie będzie ważył, on tam będzie 1 gigawatt, no to ja to wrzucę 40 minut gdzieś. No myślę, że wieczorem akurat jakbym wszedł tak o 18.30 na kompa, to myślę, że jestem w stanie nagrać dla was Włośnicę jeszcze. Właśnie, bo będę nagrywał na przyszły tydzień już odcinki. Ten odcinek jest w czwartek za tydzień dopiero. Więc 8 dni do przodu mam odcinki nagrane. Ale to ja lubię tak, bo wieta. Bo wieta, bo teraz ten tydzień był zwariowany, taki w sumie luźny, bo to było tak ten tydzień, poprzedni tydzień, o. Bo to, wiecie, bo to się ciężko nagrywa, jak się mówi, że ten tydzień, skoro ten tydzień w ogóle był inny. Bo ten tydzień cały do roboty chodzę. No i będę chodził tak. Bo zapomniałem, że to jest 15 września, a nie 7. Czyli po prostu chodzi o ten tydzień od 5 września do 10 chyba. Do 12 czy jakoś tak to. Nie wiem. Tamten tydzień to był po prostu w skrócie. Nie chcę się teraz kombinować. Był taki dziwny, bo jeden dzień byłem w robocie, potem 2 dni nie byłem w robocie. A to nie byłem w robocie z tego względu, że miałem inne rzeczy do załatwienia. Tak jak prawo jazdy. Bo miałem ostatnią jazdę przed egzaminem. Miałem łuk. Jeszcze w tej szkole, co się uczy, że w szkole jazdy oczywiście, żeby nie było. Miałem jeszcze łuk. No a poza tym dzisiaj środa. Do roboty nie poszedłem, no bo dzisiaj robią strop. Tata robi strop z bratem, no i w sumie można powiedzieć z dwoma wujkami, tak? Więc ich czterech jest. A ja wczoraj byłem i dosłownie tam roboty nie było. Na pięciu. Miałem taką robotę wczoraj, że to było tak, przynieś piłę, zanieś piłę, rozładuj płyty z busa, przynieś płytę, takie rzeczy. Tak było. Czemu tutaj? Przecież ja jeszcze jeden rzepak mam do nałożenia. Jadę ten rzepak nawieźć na odcinku i skończymy odcinek. No później jak już zaczęliśmy pręty układać na stropie, żeby związać je maszynką, oczywiście ja wiązałem maszynką, wiązarką elektryczną, więc tam się kilka guziki samo wiąże, więc to zajebiste jest. No ale to taki malutki stropik był, więc ile my tam go, w pół godziny? W pół godziny żeśmy mieli go związany. No tak, dobre pół godziny. Więc
A dzisiaj nie poszedłem, bo nie było roboty. Znaczy, oni robotę mają, ale dla mnie roboty nie było i o to chodzi. Jak ja bym miał siedzieć, łazić, to bez sensu. Wolałem sobie w domu zostać. I tak wstałem o 9. Dobra, zapomniałem, że nie jestem na YouTube. Bo chciałem sobie kliknąć, wiecie, w mój awatar. Chciałem sobie kliknąć w mój awatar i kliknąć przejść na kanał, tak? Ale zapomniałem, że jestem na tym, na YouTube Studio i tam nie ma takiej opcji. Nie wiem, jak to się stało, że naprawdę ta mazowiecka tak wyrąbała w powietrze. Nie wiem, jak do tego doszło, że to tyle ma wyświetleń. Ale ja się oczywiście bardzo cieszę z tego, że to ma wyświetleń. No, tak liczyłem, wiecie. Coś tak w pokroju Włosic, nie? Jak tam było, tam po półchniach było 30 wyświetleń chyba. Czy tam 20 parę. Ale chyba 30 było. 30 było, no. To jak wchodziłem, to, a to jest takie ten specjalny, dobra. Musiałem to urwać. Jak wchodziłem na YouTube, to tak patrzę, 4 komentarze, 5. Mówię, to tak pewnie za 40 się nie będzie maksymalnie, nie? Ja tam wchodzę, tam 95. I dzisiaj już jest 143. Dobrze, niech idzie w górę, tak, no. Im więcej czy tym, tym lepiej. Dlaczego lepiej? No bo wiadomo, wtedy ja mam, jak to widzę, to mam większą chęć, żeby nagrywać dalej odcinki. I też widzę, że wam się to podoba.